Witajcie, ja jestem Konor, to już jest trzeci odcinek serwera Shiva MT2. Odcineczek zaczniemy od ulepszenia naszego wachlarza. Ja już go ulepszyłem na plus 6, nie nagrywałem tego. I lecimy teraz oczywiście dalej. Niebieski dzwon dwa razy oraz jeden z plusem. Jest plus 7, lecimy na plus 8. Pomyślnie i od razu na plus 9. O, nie mam jakichś przedmiotów. Zielony dzwon potrzebujemy. Aha, nie mamy zwykłych dzbanów. No dobrze, znajdziemy może gdzieś na sklepach, popatrzymy szybko. Udało nam się kupić ulepszacze już wszystkie, mianowicie po 10 tych z plusem. Tu gdzieś mamy jeszcze 3, 2 albo i 2. Będziemy się dokupić zaraz. No i ulepszymy nasz wachlarz, mam nadzieję, że za pierwszym, bo tylko na jedno ulepszenie kupiłem. O, bardzo ładnie. No dobrze, muszę jeszcze dokupić jeden zielony z plusem i idziemy dobijać zaraz setny. No jesteśmy na naszym spocie, przy okazji odebrałem biologa, już wam go pokazuję. Musimy wydropić jakieś lekarstwa na skórę. Dropimy właśnie z tych lemurów. Jak widzicie, ja mam włączone psy, przypadkowo mi się włączyło. Jednak powiem wam, że jest to w miarę pożyteczne, ponieważ bossy nie są przemienione, przez to naprawdę łatwiej je znaleźć. Przypadkowo to zauważyłem. No dobrze, to przy okazji, o, już tam ksują. No dobrze. Musimy wydropić te skóry i przy okazji wbijamy level, czyli robimy dwa w jednym. Oddaliśmy już 9 lekarstw oczywiście na eliksirach poszukiwacza. Przyjęło mi wszystkie idealnie, ani jednego nie spaliło. Oddajemy właśnie ostatni, 10. O, akurat złej jakości. A no popatrz, psiku, akurat kiedy oddawaliśmy ostatniego. No dobrze, jeszcze raz szybko oddamy. Możesz już oddać. Jak nie przyjmie, to się strasznie zdziwię. No, zebrałeś już wszystkie. 5000 HP na stałe, bon ładny. 5 kat ucznia, otwieramy oczywiście. Serio nic. Aha, dwa czerwone dzbany z plusem, niebieska perła i niebieska perła. Troszkę mało mamy tych perł, będziemy musieli trochę dokupić, ale spróbujmy może ulepszyć już nasze butki, chociaż. Spróbujemy je ulepszyć na niebiańskie buty. Ulepsz, ulepsz. Ło, ulepszyło, ale my to mamy szczęście dzisiaj. No dobrze, lecimy teraz dalej. Plus 1 100%, plus 2 100%. 100, dalej 100, to samo, to samo i na plus 7 pewnie będzie ulepki z mapki setnej. Nie, biała perła. No dobrze, białych perły mamy od cholery, to możemy robić. O, spaliło. Na plus 6, jeszcze raz plus 7. No dobrze, mamy budki plus 7, uj, już to nie. Plus 8, 40%, ach, spaliło. Druga próba, spaliło. Trzecia próba. Paliło i już nie ma prób. No tak jak myślałem. Pójdziemy teraz dropnąć stare pergaminy. Pójdziemy na tego dungeona. Jest to kręta dolina ostatniego poziomu. Setny poziom, mam, fajnie, możemy wchodzić. Dostałem przy okazji od jednego z członków gildii, mianowicie anarchista Monta. Dropią one z metków na setny i są one na godzinę. Tak więc musimy teraz ubić metiny 3 w każdym tym kółku, można tak powiedzieć. Tu ubijemy 3 metiny i widzimy się za chwilę. Ubijamy teraz trzeciego metina, już go zaraz dobijemy. I pach. Teraz musimy zrobić pieczątki 4. Będą się refli tam potwory, dropimy kamienie otwarcia, po czym przesuwamy je tradycyjnie, jak zawsze. Zaraz się potwory nam zrespią. Chyba. Czekamy. Tu się pojawiam zaraz, o, a nie, przepraszam, pomyliłem się, teraz musimy ubić bossa. Ściągniemy go przy ścianie. Chyba, o tutaj go przyciągniemy. Chodź, 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 zapomniałem włączyć psa, ja pierdzielę. Całkiem to zapomniałem, miałem wyłączyć i zapomniałem. No dobra, miesza o to, ubijemy tego bossa. Po czym będziemy mieli wtedy te pieczątki, pomyliło mi się. Oj, uciekł nam. Bił go z boku przypadkowo. Oj, oj, oj. No, jeszcze teraz mnie bije. Uderzam go przez drzewo? Tak, uderzam go. Trochę tak dziwnie wygląda, że jakbym usunął skrzydła temu Montowi, no ale nie czepiajmy się o to. No to ubijemy tego
bossa i się widzimy z powrotem. Udało nam się ubić tego bossa, pojawiły się cztery kamienie otwarcia, nieskradzione pieczęcie przejścia. O, zmienili nazwę. Musimy powybijać spoty, przy czym wydropimy kamienie otwarcia, które przenosimy. No i wtedy otwierają się one, otwieramy cztery, pojawia się kolejny boss. Tak jak to jest zawsze. Oddajemy ostatnią właśnie pieczęć i przywoła nam się boss. Pojawił się władca ducha drzew. Ściągniemy go do ściany i zaczniemy go ubijać. Tylko do której ściany najszybciej będzie? Do tej, co wcześniej. Chodź, chodź, kotku. Anarchist gdzieś jeszcze chyba szuka kamieni otwarcia. A, zarazem mnie dołączy. No dobra. O, już nawet wrócił. Przyciągniemy tego bossa. Który to jest boss? A ten. Wszystko tak samo wygląda. O, już mi uciekł. Ojejku. No dobra, on go przyciągnie. Zagadałem się z wami i mi uciekł. No i dobra, zaczynamy go ubijać. HP idzie w miarę szybko, bijemy go po 5-3K, coś w tym guście. Przy okazji przepraszam was za mój głos, wiem, że się trochę jąkam i tak dalej, ale zmęczony jestem znowu. Szkoła i tak dalej, tak jakoś trochę mniej mam czasu na odcinki, dlatego odcinki również będą się pojawiały nie codziennie, a co dwa dni. Zależy, czasem będę się starał wrzucać codziennie. Oczywiście wiadomo, że nie mogę nagrywać cały czas, przykładowo nagrywanie zajmuje mi 4-5 godzin, nawet to jest minimum 4-5 godzin, zazwyczaj coś 8-10 godzin zajmuje mi nagranie. A wiadomo, muszę coś jeszcze podropić, wbić level i tak dalej. To jest po prostu fizycznie niemożliwe, żeby jednocześnie chodzić do szkoły, dropić, wbijać level i coś jeszcze nagrywać. Dlatego, no zobaczę, ale tak myślę, co 2 dni dam radę jakoś wbijać. O, szybko założę rękawice. No tak co 2 dni dam radę, spokojnie. No i udało nam się 1, 2, 3 poszarpane pergaminy oraz szkatułka Amora jakaś. No dobrze, ja wezmę sobie, o, szkatę Ripa. Co leciała? Znowu stalka. No dobrze, to poszarpanych pergaminów już mi starczy, mam 2. I idziemy teraz do M1 ulepszać nasze EQ. A może nawet tutaj ulepszymy. Zbroja. Wow. Prawie taka sama. I broń. Gdzie jest broń? Tu mamy broń. I ulepszamy jeszcze broń. 100%. Pach ulepszony. Ho, nasz nowy secik. Zobaczymy, jak wygląda ulepszanie wyżej. Plus 1, 100%. No to polecimy podziami. Tutaj na pewno będą jakieś ulepszacze. Chyba wiadra będziemy tutaj używać. Fajne ulepszacze. Wiadra, dzbany. Mogę coś innego wymyśleć. Coś typu, nie wiem, metal albo jakieś takie różne takie... Coś przypominało chociaż, co może być potrzebne do zbroi. No, widać niebieskie wiadra. On przyniosło nas. Ale widzieliście, były nam potrzebne te niebieskie wiadra bez plusa i z plusem. Czyli były tak samo jak z dzwonami, tylko że zamiast... przepraszam, tak samo jak z dzwonkami, tylko zamiast dzwonek będzie pisało wiadro. No to ulepszymy to jeszcze do plus 6 i widzimy się na mapce od setnego. No i jesteśmy, mapka od setnego poziomu. Zobaczymy, jak tu spot wygląda, ale no jak widzicie, spoty są malutkie. Zobaczymy, jak przybędzie nam exp. No też nieciekawie, co prawda nie mam PDK, założymy PDK, żeby było jakoś bardziej realistycznie. No i jak to leci? No słabo, nie powiem, że nie. Będzie to trochę dłużej się tu wbijało poziom, no ale spoty są nie jeszcze. Pewnie szybciej by nawet poleciało parę leveli na poprzedniej mapie, ale expimy tutaj już. Co tu mamy zrobić? Polowanie mamy, już wam pokazuję jakie. Konsa czy 100 sztuk, zabiłem już 6. To akurat ubije się te konsacze expiąc. I mamy jeszcze metiny diabła, czyli żeby ulepszyć zbroję na plus 10. Gdzie ją mam? Aha, na sobie. Musimy ubić 3 metiny piekieł, które zaraz ubijemy. Spoty już znalazłem, gdzie się znajdują. No to dobra, to tak wygląda exp na tej mapie. Jak widzicie, spoty małe, mało przyjemne. To ja idę szukać teraz metina piekła i pokażę wam, jak on wygląda. No i mamy, udało nam się znaleźć metina piekła, musimy go ubić oczywiście. 8K skryta, nieźle. Szybko w miarę to pójdzie, jak mi się przynajmniej wydaje. Użyłem przy okazji zielonej potki, żeby poszło to jeszcze szybciej. Roski, resztę wspomagaczy przerzuciłem na inne konto, bo jeszcze mam inne. A tu widzicie, wojnę mam, ale to się nie przyjmujcie, na razie na wojnę nie wchodzę. Muszę się trochę podkoksić. Żeby chodzić na wojny. Oczywiście wojny będę nagrywał, do tego nie ma żadnych wątpliwości. Tylko dlatego robię EQ do PvP, żeby pokazać wam wojny, PvP i tak dalej w późniejszym etapie. No dobra, to boss, ja ubiję tego metina chyba sam już, bo tak
ubijanie z wami, to trochę mi to zajmie. Gdzie ty wchodzisz? No wchodź na niego, kurde. Nie chciałbym skoczyć. No ale, no, myślałem, że trochę szybciej by to szło, ale no wiadomo, szaman nie ma ani ostrza, ani aury, więc trochę dłużej schodzi ubijanie Metina. No ale ma też, szaman ma swoje plusy. No co prawda, z tego co patrzyłem, ABS-ów jest naprawdę sporo, za dużo na dzwony, ale ja robię, właściwie każdy perfy robi na tym serwerze pod dzwony zamiast strzał. Wkurzamy to sobie. Jest Metin od cholery, ale nie, on podejdzie i skuje mojego. No ale dobra, tam, o to się teraz nie będę czepiał. No jak mówiłem, perfekty robią akurat teraz zamiast strzały dzwony. No ale ja pomyślałem, że już nawet wcześniej, że zrobić wachlarz, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że dobrze przemyślałem i PvP będzie się skupiało na skillach, przez co mój wybór byłby naprawdę bardzo słuszny. No ale zobaczymy jak to będzie w przyszłości. I co nam poleci? Serio? Nic? No, zielony kryształ i krwawa perła. Tylko ciekawi mnie, ile poleci perł. Mam 5. Jedna perła. Słabo. Dobra, zobaczymy kryształy. Ale przecież teraz potrzebujemy wiadra. I tutaj zrobiłem sobie zagadkę. Z czego zrobimy te wiadra? Może po prostu przypadkowo jakiś tam przypadek, że nie dropnę tej. To jest potrzebne do 110 level już. Nie wiem skąd te wiadra. Zobaczymy później, coś tam pokombinuję, pomyślę. Zobaczymy, czy zaliczyło mi Metina. Tak, no dobrze, to widzimy się, kiedy ubiję 3. Zobaczcie, ubiłem teraz drugi raz. Udało mi się dropnąć strusia, wiadra, perły, dropy i te kryształy. Tak jak mówiłem, o, przepraszam, poprawiam się. Na 45 minut leci, nie na godzinę. I mam takiego strusia, ale ładny. Ja akurat pasuję do kobiety. Bo jeszcze teraz na strusiu popierdzielał. No dobra, ja idę teraz dobić jeszcze jednego Metina i widzimy się z powrotem. Dostaliśmy oczywiście tradycyjnie nasz ulepszacz oraz 5kk. Ulepszymy teraz naszą zbrojkę, gdziekolwiek ją mam. Oj, nie to. No i lecimy, zbrojka plus 10, hura. Chyba się dalej nie świeci. Nie świeci się, chociaż... O, świeci się już, takie błyszczące już jest. Ło, coraz lepiej. Ulepszymy może przy okazji nasz wachlarz. Już chyba mam tu ulepszacze, chyba. O, jest plus 7. Na plus 8 mam? Nie, już nie mam. Może zbroję? Plus 7 też zrobimy? Nie, też już nie mam. Butki też już wbiłem na plus 8, co nie wiem, czy... Udało mi się za pierwszym razem wbić na plus 8. Na plus 9 już też raz spaliłem. Muszę jeszcze wybonować te kolce. No i tarcze i hełm, ale to jakoś tak szybko w miarę pójdzie. Zobaczcie w ogóle jak te strusie zapierdzielają szybko, gdzie ja mam struś. Masakra, jak to szybko biega. Naprawdę fajnie. Szybko idzie na jakieś metki albo bossy polatać. Niby bądź słaby, bo tylko perze to daje, ale jeśli chodzi o szukanie czegoś, naprawdę przydatne już jest. No dobra, to już na tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Ja wam dziękuję, że mnie oglądaliście. Mimo, że w tym odcinku trochę głos był gorszy, jednak myślę, że nie było źle. Zapraszam oczywiście na kolejny odcinek, który będzie pojutrze oraz na mojego fanpage'a do łapkowania go. Oczywiście też łapkujcie pod tym filmikiem, wiadomo, tym więcej łapek, tym szybciej odcinek. Wiadomo, jeśli łapek będzie naprawdę dużo, to odcinki będę nagrywał po nocach, żeby były codziennie. Wszystko zależy od was, ja już uciekam, widzimy się w następnym odcinku, na razie.